Jezus powiedział, zbuduję kościół mój. Zbuduję kościół. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Przeczytam wersety od 13 do 20. Czyli ten fragment, gdzie Jezus powiedział, zbuduję kościół. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy zapada cisza, ponieważ wcześniej jest powiedziane, że oni rzekli, czyli mówili chórem. A teraz zapada cisza, tylko jeden mówi. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, najbardziej odważny, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. I wokół Jezusa było dużo szumu. Po prostu chodził w mocy, wiemy, wstrząsał całą tą okolicą, całą tą krainą. Konfrontował Królestwo Ciemności, więc w sferze ducha też było ogromne poruszenie. I wszyscy się zaczęli zastanawiać, kto jest. I były różne opinie. Były opinie nieprzychylne Jezusowi, wiemy o tym. Bardzo dużo ich było. Ale były opinie przychylne. Przy czym te opinie przychylne były tak samo nieprawdziwe, jak opinie nieprzychylne. Ludzie mieli przychylne opinie, które były nieprawdziwe. Ludzie mogą mieć o nas dobre zdanie, które jest zupełnie nieprawdziwe. Znaczy nie w tym sensie, że ono jest dobre, to jest nieprawdziwe, ale w tym sensie, że oni się mylą. Lubią nas, ale się mylą w ocenie naszej osoby. Jezus nie był Eliaszem, był kimś więcej niż Eliasz. Jezus nie był Janem Chrzcicielem, był kimś więcej niż Jan Chrzciciel. Nie był Jeremiaszem, był kimś więcej. Nie był tylko jednym z proroków. A wy za kogo mnie uważacie? To jest pytanie kluczowe, gdy chodzi o budowanie Kościoła. Bo potem zaraz pada odpowiedź Jezusa, w której pada to sformułowanie, zbuduje Kościół. Czyli jeżeli Jezus ma zbudować swój Kościół, to musi pojawić się w Kościele prawidłowa odpowiedź na pytanie, za kogo mnie uważacie. Jeżeli tego nie ma, to mamy tylko klub takich fanów Jezusa. Zobaczcie, że za Jezusem chodziły tłumy. Jezus miał tłumy, miał nawet uczniów, ale nie miał Kościoła jeszcze w tym czasie. Tłum zwolenników Jezusa to jeszcze nie Kościół. To, że ludzie coś przeżywają z Jezusem, doświadczają uzdrowień, doświadczają działania Jezusa i gdzieś tam za Nim idą tłumnie, to jeszcze nie Kościół. Kościół się zaczyna wtedy, kiedy ludzie są w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie, za kogo mnie uważacie. To znaczy mają prawidłową relację. Bo ta odpowiedź rodzi się w relacji. To nie chodzi o doktrynę. To znaczy i chodzi, i nie chodzi. Ja nie jestem przeciwnikiem doktryn. Ja nie mówię, że doktryna jest niepotrzebna i doktryna jest nieważna. Uważam jednak, że doktryna musi wynikać z relacji. Czyli człowiek, to w co człowiek wierzy odnośnie Boga, musi wynikać z jego relacji z Bogiem, a nie z tego, że ktoś inny mu powiedział. Kiedy Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, Jezus spojrzał i powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, i nie powiedział, dlatego, że znasz prawidłową odpowiedź. Tylko powiedział, dlatego, że twoja odpowiedź pochodzi z objawienia Ojca.
Twoja odpowiedź pochodzi z relacji, jaką masz z Ojcem. Później surowo, może nie surowo, ale przykazał swoim uczniom, żeby nikomu nie mówili, że jest Mesjaszem. Takie dziwne, no bo przecież wiedział, że oni mają złe informacje. Wiedział, że oni nie rozumieją tego, kim on jest. Więc czy Pan Jezus nie chciał ich trochę naprostować? Pan Jezus nie chciał, żeby ludzie mieli prawidłowe poznanie tego, kim on jest, pochodzące z niewłaściwego źródła. Panu Jezusowi nie zależy na tym, żeby ludzie wiedzieli, że on jest Mesjaszem. W naszym społeczeństwie ludzie wiedzą. Ludzie, jest taki przerywnik, mówią imię Pana Jezusa i dodają Chrystus. Czyli można powiedzieć, wiedzą, że Jezus to Chrystus. Ale nie mają relacji. Ta ich wiedza jest zupełnie psu na budę. To nie jest wiedza prawdziwa. To jest papugowanie. Bo w kościele ktoś powiedział, bo chodzę do kościoła co niedzielę i tam mówią, że Jezus Chrystus, no to ja tak samo powtarzam. Ale nie dociera do mnie doniosłość faktu tego, że Jezus jest Mesjaszem, doniosłość tego, kim jest Jezus. Więc Jezusowi zależy na tym, żeby ludzie czerpali objawienie od Ojca. Powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew ci objawiły to. Jezusowi nie zależy na tym, żeby ciało i krew cokolwiek komuś objawiali, czyli żeby ludzie nabywali wiedzy w oddzieleniu od relacji z Bogiem. Czyli żeby szli na jakieś seminarium teologiczne i tam nie mieli relacji z Bogiem, ale tylko byli nauczani jakiegoś wykładu i teraz już mają wiedzę. Taka wiedza jest wręcz powiedziałbym niedobra. Wiedza o Bogu, oderwana od relacji z Bogiem, jest niedobra, bo buduje pychę i ego człowieka. Największe problemy, jakie mam, to mam z ludźmi, którzy czytają Biblię i wydaje im się, że oni rozumieją coś z tej Biblii, ale nie mają relacji. Tacy ludzie powodują najwięcej problemów, bo jak człowiek nie zna Biblii, to on po prostu przychodzi, jest prosty i daje się nauczać. A jak człowiek coś z Biblii przeczytał, ale nie ma relacji, to on jest źródłem problemów. Tak jak faryzeusze byli największym źródłem problemów dla Pana Jezusa. Ludzie mający wiedzę pozbawioną relacji. Wiedzę nie wypływającą z relacji, tylko wypływającą z tradycji. Pan Jezus nie chce, żeby ludzie mieli tego rodzaju poznanie. Lepiej już jak w ogóle nie mają poznania, albo mają jakiś miks. Ale są głodni i szukają relacji, bo wtedy otrzymają prawidłową wiedzę z prawidłowego źródła. Warunkiem budowania kościoła jest to, że relacja idzie przed wiedzą. Wiedza, poznanie wypływa z relacji. Doktryna, jaką mamy, nie bójmy się tego słowa, wypływa z relacji z Duchem Świętym. Ludzie, którzy mają prawdziwą relację z Duchem Świętym i pozwalają, żeby Duch Święty w nich pracował, oni, jak znam takich ludzi, to oni nie mają złej doktryny. Oni mają bardzo dobrze poukładane doktryny w głowie często. Jedni mniej, drudzy bardziej, ale generalnie oni mają prawidłową wiedzę, bo ta wiedza pochodzi z relacji. I Duch Święty ich naucza, ich koryguje. I oni, jak słuchają nauczań, to mogą nie być wykształceni ludzie, ale jeśli są wrażliwi na głos Ducha Świętego, i przeszukują internet, to do Świętej mówi, wiesz co, tego nie słuchaj, bo to jest zwodziciel. To tego nie słuchaj, bo to jest faryzeusz. A tego słuchaj, bo ten mówi z ducha. I oni się nakierowują, gdzieś ta intuicja duchowa ich prowadzi do słuchania właściwego, prawdziwego słowa. I odwracają się od trucizny, odwracają się od zwiedzenia, a kierują się na prawdziwe słowo. Bo to się opiera na relacji z Duchem Świętym. I Jezusowi o to chodzi, że pierwotna była nasza relacja z Bogiem. Ty jesteś, Piotr, na tej opoce. Co jest tą opoką? Oczywiście żyjemy w kulturze katolickiej, gdzie po prostu Kościół rzymskokatolicki tłucze ten fragment i wyciąga z niego wnioski różne, których tam nie ma. Przede wszystkim tam nie jest napisane, że to słowo Piotr to nie jest to samo słowo Petros. Tam jest słowo Petros, Petra. Petros to jest Piotr, Petra to jest skała. Są dwa różne słowa.
Petros oznacza odłamek skały, Petra oznacza skałę. To jest gra słów. Pan Jezus nie powiedział tutaj na pewno, że Piotr jest skałą, na której Kościół zostanie zbudowany. To nie tylko nie wynika z tego fragmentu w tekście oryginalnym, ale to też jakby przeczy kontekstowi Nowego Testamentu. Po drugie, Kościół katolicki dużo mówi o czymś takim jak sukcesja apostolska, czyli katolicy twierdzą tak, że Pan Jezus powołał Piotra, aby był skałą, na której zbudowany jest Kościół, i potem ten Piotr powołał kolejnego papieża, a ten kolejny papież powołał kolejnego, a ten kolejny papież powołał kolejnego, i tak do współczesnego papieża, i ten każdorazowy papież jest tą skałą, jest tym następcą świętego Piotra. Poza tym, że to jest niezgodne z Biblią, jak się dokładnie to przeczyta, to widzimy, że to jest niezgodne z Biblią, to jest jeszcze drugi element. Piotr nigdy nie był w Rzymie i nigdy nie był biskupem Rzymu. Bajkę o tym wymyślił pierwszy papież Klemens Rzymski, który według rzymskich katolików jest czwartym papieżem. To jest bajka zmyślona przez Klemensa Rzymskiego. Nie ma żadnego związku pomiędzy Klemensem Rzymskim a Piotrem. Czyli to, co mówią rzymscy katolicy o sukcesji apostolskiej sięgającej Piotra, jest zupełną nieprawdą, ponieważ brakuje tam trzech ogniw. Między Piotrem a Klemensem Rzymskim nie ma żadnej ciągłości. Więc katolicy mogą tak zwaną sukcesję apostolską doprowadzić najwyżej do Klemensa Rzymskiego, jeżeli są wierni źródłom historycznym i obiektywnej prawdzie. A jeżeli chcą doprowadzić ją do Piotra, to muszą sięgać do bajek i muszą sięgać do zmyśleń. I na tym to się wszystko opiera. Doktryna sukcesji apostolskiej jest zmyślona, jest bajką, jest nieprawdziwa. I to, co jest na niej zbudowane, nie istnieje. To nie istnieje. Natomiast to, co istnieje, to jest Boże Słowo. Zbuduję Kościół mój. Na czym? Na opoce. Co jest tą opoką? Nie doktryna o tym, że Jezus jest Mesjaszem. To nie jest opoka. Bo powiedzieliśmy, że Pan Jezus nie powiedział, że Piotr jest błogosławiony, bo ma właściwą doktrynę, tylko dlatego, że ma czerpie z właściwego źródła. Opoką jest objawienie Jezusa Chrystusa i objawienie wypowiadane. To jest wyznanie pochodzące z objawienia. Kościół jest budowany przez wyznanie pochodzące z objawienia. Czyli jest potrzebne doświadczenie Ducha Bożego w Kościele i wyznanie tego, co mówi Duch. To jest to, co buduje Kościół. Objawienie Jezusa Chrystusa, wyznawane, żywe słowo, wyznawane, jest tym, co Kościół buduje. Na tej opoce Jezus zbuduje swój Kościół. Zobaczcie, to jest też bardzo ważne, już o tym mówiliśmy. Zbuduje Kościół mój. Jezus mówi, jesteście moim Kościołem. I to ja was zbuduję. Zostawcie mi dzieło budowania Kościoła. Współpracujcie ze mną, ale nie róbcie tego sami. Nie twórzcie własnego projektu, nie budujcie w oparciu o własny projekt. Bazujcie na tym, co jest napisane i wcielajcie to w życie. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 6:33: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a tamto będzie wam dodane. Nie tylko chodzi o dobra materialne, chodzi o to, że inne rzeczy. Ja bym to sparafrazował tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a ja zbuduję Kościół. Czyli wy się zajmijcie szukaniem Królestwa, a budowanie Kościoła mi zostawcie, zobaczycie, co ja zbuduję. Kościół jest jak węgiel. Pierwiastek, węgiel. Węgiel jest bardzo pospolitym pierwiastkiem. Węgiel występuje na przykład w rysiku ołówka, jako grafit. Albo taki węgiel do rysowania. Albo taki węgiel gdzieś tam w piwnicy. Węgiel.
Co takiego niezwykłego jest w węglu? Ano to, że w pewnych warunkach, w pewnych rzadkich sytuacjach węgiel zmienia strukturę i staje się diamentem. Chemicznie to jest ten sam węgiel. To jest, ma wzór chemiczny C i to ma wzór chemiczny C. Różnica to jest struktura. Jest dużo węgla, mało diamentów. Jeszcze mniej oszlifowanych diamentów. Te diamenty są niezwykle cenne. Oszlifowane diamenty, brylanty są bardzo drogie, bardzo cenne. I jeszcze jedna rzecz, którą o nich można powiedzieć, to jest najtwardsza substancja występująca we wszechświecie, w przyrodzie. Diament zarysowuje wszystko, a sam nie jest zarysowany przez nic. Często Kościół jest jak węgiel. Ludzie przechodzą obok i nie zwracają uwagi. Problemem jest to, że nie mamy właściwej struktury. Struktura to nie chodzi o to, jak jest zbór zarządzany, czy mają być starsi, czy bardziej pastor ma kierować, czy rada. To nie o to mi chodzi. Chodzi o relacje pomiędzy tymi atomami w tej strukturze. Gdy te relacje nie funkcjonują prawidłowo, gdy są takie jak relacje w świecie, podobne do tych relacji w świecie, po prostu sobie żyjemy razem jak jakaś tam grupa ludzi, stowarzyszenie, nie wiem, hodowców kanarków czy coś takiego. Kiedy tak Kościół funkcjonuje, tylko że razem się spotykają na uwielbieniu, coś razem, każdy tam coś sobie przeżywa z Bogiem, to my się spotykamy czasami trochę jak takie stowarzyszenie miłośników Biblii, stowarzyszenie ludzi, którzy lubią śpiewać pieśni uwielbienia w niedzielę. Czasami trochę tak jest, ale nie ma tych relacji. Albo nie wyglądają one jak tak jak powinny, albo są zanieczyszczone czymś. Są zanieczyszczone jakimiś animozjami. To wyglądamy jak węgiel i ludzie przechodzą obok, ale ludzie nie przechodzą obok brylantu obojętnie. Ludzie jak widzą brylant gdzieś, jakiś duży brylant na pierścionku na przykład, gdzieś w jakimś sklepie jubilerskim, to zatrzymują. No nie, to nie może być brylant, to jest chyba jakiś tam cyrkonia jakaś. Nie, to jest brylant, poważnie, naprawdę. A obok sterty węgla przejdą obojętnie. Co powoduje, że węgiel staje się diamentem? Ciśnienie. Teraz ja nie wierzę w to, że ucisk, że jak przychodzi ucisk na Kościół, to jak Kościół jest uciskany, prześladowany, to Kościół staje się automatycznie. Bardzo często jest tak, że jak przychodzi ucisk i prześladowanie, to ludzie się zapierają Pana Jezusa i nic dobrego z tego się nie dzieje. Ale kiedy przychodzą trudności i wraz z tymi trudnościami przychodzi Boża chwała i ludzie uczą się współpracować z Bożą chwałą, wtedy następuje zmiana Kościoła. Wtedy Kościół, który był pospolity, staje się czymś innym. Wiecie, przed prześladowaniem przez komunistów w Chinach było bardzo dużo różnych denominacji kościelnych, poskłócanych ze sobą na tle doktryn. Tak, ludzie się często kłócą na tle doktryn, ale tak naprawdę chodzi o ambicje. Że te doktryny to tylko taka, wiecie, zasłona, żeby to nie wyglądało tak żenująco. Żeby temu sporowi nadać pozór tego, że my się o coś poważnego kłócimy. A tak naprawdę ludzie się kłócą o ambicje, o władzę. I tam była też taka sytuacja. Było dużo ludzi kłócących się o rzeczy, które nie mają znaczenia. Przyszło prześladowanie, które wymiotło Kościół. Poza takimi diamentami. I te diamenty zaczęły rosnąć. Teraz w Chinach jest bardzo dużo chrześcijan, którzy są w niespotykanej jedności ze sobą. To nie prześladowanie to sprawiło, ale prześladowanie połączone z chwałą. Bóg przychodzi z naciskiem. Boża chwała jest określana w Biblii dwoma hebrajskimi słowami. Kabod i Szekina. Kabod znaczy ciężar. Boża chwała, która przychodzi, jest ciężka. Ona nas
przygniata, ale nie po to, żeby nas zgnieść, tylko żeby zmienić strukturę. Żebyśmy przestali być węglem i zamienili się w diament. Żeby nasze relacje wewnątrz naszej wspólnoty uległy zmianie. Kiedy pozwolimy, aby Jezus pracował i budował swój Kościół, może się okazać, i prawdopodobnie tak się okaże, że zaczną powstawać więzy z innymi społecznościami w mieście. Dlatego, że Jezus widzi kościoły w mieście. On widzi swój Kościół na poziomie miasta. To nie jest tak, że teraz jutro mamy się zebrać i wszyscy założyć jeden zbór. To nie o to chodzi. Ale bardzo ważne są relacje pomiędzy różnymi częściami ciała Chrystusa. Bo to jest jedno ciało. Na poziomie miasta. I Jezus, budując swój Kościół, będzie na to nalegał i będzie szedł w tym kierunku. To jest proces. On zajmie jakiś czas i nie wiem, jak będzie wyglądał, jak będzie przebiegał, ale będzie szedł w kierunku jedności na poziomie miasta. Pomiędzy wierzącymi. Aby nie było po prostu takiego dużego problemu, że ktoś jest z innej społeczności. Żebyśmy widzieli siebie nawzajem jako bracia i siostry. I żebyśmy byli ze sobą we właściwej relacji. Dalej tam Pan Jezus mówi o autorytecie. Bramy piekielne nie przemogą. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Kościół jest siłą ofensywną w świecie. Królestwo Boże jest w ofensywie. Diabeł chce, żebyśmy myśleli, że jesteśmy w defensywie, że się musimy chować. Ale prawda jest zupełnie inna. Kiedy apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan w 6 rozdziale o walce duchowej, to mówi, że toczymy bój nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I tam jest napisane, że byśmy przywdziali zbroję Bożą, abyśmy się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi. Zasadzki to jest metoda walki stosowana przez słabszego przeciwnika wobec silniejszego najeźdźcy. Z punktu widzenia tego świata jesteśmy wyzwolicielami. Mówię o Kościele niosącym Królestwo Boże. Z punktu widzenia diabła jesteśmy najeźdźcami. Diabeł na nas patrzy i mówi, to są najeźdźcy. Oni przyjechali do naszego spokojnego miasta, gdzie spokojnie tutaj niszczyliśmy tych ludzi, pogrążaliśmy ich w grzechu, w ciemności, zwodziliśmy, a ci przyjeżdżają, zabierają nam teren. Trzeba coś zrobić, ale otwarci nie wystąpimy. Dlaczego? No bo oni są silniejsi. A jeszcze jakbyśmy otwarcie wystąpili, to oni mogliby się przekonać o tym, jak są mocni. Wiecie, my nie jesteśmy świadomi tego, jak jesteśmy mocni. Kiedyś podjechał do mnie taki człowiek, taki dresiarz w BMW i powiedziałem do niego tak, właściwie zgromiłem diabła i powiedziałem, wynoś się. I on zobaczył grymas na moich ustach. I on pomyślał, że to mówię do niego, a mówię do diabła. Ale do niego też. I on, co? Wściekł się. I już patrzę, zaraz wysiądzie i będzie mnie lał. I tak w odruchu podszedłem do tego samochodu, stanąłem, pokazałem mu kierunek, powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa wynoś się. Odjedź stąd. I zamknąłem oczy. Jak otworzyłem oczy, to zobaczyłem, jak on grzecznie wrzuca wsteczny i odjeżdża. W kierunku, który mu pokazałem. Nie dyskutował ze mną. Rzucił wsteczny, odjechał grzecznie. Ponieważ użyłem autorytetu. Nieświadomie, nie wiedziałem jeszcze, że to tak działa. Mamy ogromny autorytet. W imieniu Jezus. Jezus powiedział, bramy piekielne nie przemogą go. Bramy piekielne, bramy to jest coś, co trzyma. Zamknięty gród. A Kościół to są ludzie, którzy napierają na te bramy. Mówią, wypuść, wypuść. A tam w tym grodzie siedzi mocarz i mówi, nie, nie, ja tu trzymam tych ludzi w niewoli. Ale my szturmujemy ten gród z zewnątrz. I Jezus obiecał, że Kościołowi się te bramy nie oprą. Czyli wywalimy je, zwiążemy mocarza i wypuścimy jego więźniów. To jest tego rodzaju walka.
diabeł nie jest przeciwnikiem Boga w tym sensie, że on jest w jakimś takim konflikcie, że wiecie, tu jest po jednej stronie frontu jest Pan Bóg, po drugiej stronie jest diabeł. To nie jest tego rodzaju konflikt. Pan Bóg nie traktuje diabła, nie traktuje diabła na tyle poważnie. Diabeł to czasem tak przedstawia, ale Pan Bóg nie jest jakby stroną konfliktu bezpośrednio. My jesteśmy, jako Kościół jesteśmy, to jest nasz przeciwnik. I Pan Bóg powiedział, wiesz co, diabeł, ja nie będę z tobą walczył, ci ludzie cię pobiją. Oni cię skopią i doprowadzą cię do jeziora ognia. To ci ludzie swoją modlitwą i swoim działaniem, swoim niesieniem królestwa pobiją twoje królestwo. Pan Bóg, jak chciał pokazać Egiptowi, kto jest Panem, czy Faraon jest Bogiem, czy ktoś inny, to nie zstąpił w ogniu jako anioł Pana, tylko posłał pasterza z laską. Pan Bóg powiedział, ja nie będę z tobą walczył, Faraonie. Ja cię załatwię przez pasterza z laską. Ty nie jesteś dla mnie przeciwnikiem. Jeden pasterz z laską wystarczy, żeby cały ten Egipt padł na kolana. Ja nie potrzebuję wielkich zastępów anielskich posyłać. Czyli my jesteśmy siłą ofensywną. Może patrzymy na siebie, no gdzie my będziemy zdobywać. Ale Bóg mówi, nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu dać wam, co? Królestwo. Nie bój się, maleńka trzutko. Dlatego, że upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Jak da wam królestwo, to wywrócicie ten świat do góry nogami. Wywrócicie to miasto. Będzie poruszenie w duchu. Będzie poruszenie w mieście. I ludzie się będą nawracać. I niektórzy będą bardzo zagniewani. Będzie wielkie poruszenie. Maleńka trzutko, ponieważ dam wam królestwo. Klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz, będzie związane. To też, żeby Kościół rzymskokatolicki to swoim nauczaniem to po prostu wypaczył i wprowadził taką koncepcję, że papież może, że tak powiem, kształtować doktryny. Że jak papież powie, że Maria nie umarła, tylko wstąpiła z ciałem do nieba, to tak jest. Jak papież powie, że Maria została niepokalanie poczęta, to tak jest. To papież nie decyduje o takich rzeczach, tak samo jak nie decyduje o tym, czy słońce się obraca wokół ziemi, czy odwrotnie. On nie ma nic do gadania. On może opisywać pewnego rodzaju rzeczywistość. I Kościół tak samo mówi o takim Bożym Kościele, który chodzi w Bożym Duchu. To nie chodzi o to, że Kościół ustala jakąś doktrynę. Ale chodzi o to, że Kościół patrzy, co robi Ojciec. Jeśli widzi, że w niebie coś jest rozwiązywane, to Kościół rozwiązuje to na ziemi. Tam takie jest znaczenie tego fragmentu. Rozwiążesz na ziemi rzeczy, które zostały rozwiązane w niebie. Zwiążesz na ziemi rzeczy, które zobaczysz, że zostały związane. Ja się tutaj modliłem nie dlatego, że mam poczucie, że mam taki autorytet, ale modliłem się, bo zobaczyłem w trakcie uwielbienia, co czyni Ojciec. I nabrałem wiary, że tak należy postąpić. Działałem w wierze tutaj. Wszyscy działaliśmy w wierze. To było jakby wspólne działanie w wierze. To, że wyszliście, to był akt wiary. I to akt wiary, fizyczne posłuszeństwo uwalnia w duchu pewne rzeczy. Wasz akt wiary uwolnił cud do waszego życia. Uwolnił przełom. I teraz dalsze postępowanie w wierze będzie ten przełom coraz bardziej jakby manifestować. Będzie powodowało, że on się będzie coraz bardziej manifestował. Składanie świadectwa będzie te rzeczy utwierdzać. Czyli związywanie i rozwiązywanie. Chodzi o rzeczy, chodzi o chodzenie w relacji i związywanie i rozwiązywanie w autorytecie rzeczy, które widzimy, że trzeba związać. Albo rozwiązać. Powiem jeszcze o dwóch problemach Kościoła. Takich dwóch problemach dwóch reakcjach na jakiś zewnętrzny ucisk, na jakieś zewnętrzne, przerażające rzeczy.
dwie reakcje na różne negatywne sytuacje, które Kościół spotykają. Pierwsza reakcja to jest strach. Oczywiście każdy człowiek doświadcza strachu, ale jest wiele kościołów, które są zastraszone. Całe kościoły są zastraszone. Ja bym nawet zaryzykował takie twierdzenie, że my jako całość, jako kościół w tym kraju żyjemy pod bardzo dużą presją strachu i onieśmielenia. Strach zabiera nam poczucie tego, kim naprawdę jesteśmy. Za strachem idzie zamieszanie. Kim ja jestem? A kim ja jestem? A kimże ja jestem, żebym tak się modlił tutaj? Jezus jest bardzo łagodny dla zalęknionego Kościoła. W Pieśni nad Pieśniami, w 2 rozdziale, nie otwierajcie tego, ja to przeczytam, są takie słowa. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos. Gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Czyli jest kościół, gołębica, ukryta w jakiejś tam rozpadlinie skalnej, w jakiejś norze. Schowała się, bo była zima, bo były deszcze, bo były niesprzyjające warunki. I teraz siedzi tam. Jezus mówi do tej oblubienicy, wyjdź, gołąbko moje, moja umiłowana. Wyjdź z tej nory. Słuchaj, warunki się zmieniły. Już nie ma tego prześladowania, nie ma tych problemów. Wiecie, wielu protestantów ciągle żyje w takiej świadomości, że oj, kiedyś była inkwizycja i palili ludzi na stosach. I ludzie żyją z taką gdzieś z tyłu głowy, myślą, może to wróci, może znowu będą nas łapać i palić na stosach. Pan Jezus mówi, słuchaj, ten czas się skończył. Już nie palą ludzi na stosach. Teraz wyjdź, przebywaj w mojej miłości, w mojej obecności, uwolnij się od tego lęku. Uwolnij się, bo on jest zupełnie niepotrzebny. I przyjmij królestwo. Teraz to ty będziesz głosić z mocą. I teraz ciemność będzie przed tobą ustępować. Jezus mówi do uczniów, nie bój się maleńkać szutko. Już to cytowaliśmy. Gdyż upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Maleńkać szutka bez królestwa, no to ma powody, żeby się bać. Ma powody, żeby się gdzieś chować. Ale Pan Jezus motywuje tą szutkę, mówi, nie bójcie się. Dlaczego? Bo Ojcu się upodobało dać wam królestwo. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale czytamy, że uczniowie po ukrzyżowaniu Pana Jezusa ukryli się w pewnym pomieszczeniu, zaryglowali drzwi z bojaźni przed Żydami i siedzieli tam. Pan Jezus ich tego nie nauczył. Pan Jezus przez 3,5 roku swojej służby nigdy się nie chował i nie ryglował się przed nikim. Ani razu. A miał takie sprzeciwy. Tyle razy chcieli go zabić. Chcieli go z góry zrzucić. Kamienie znosili. Mnóstwo ludzi wrzało gniewem i chciało go zabić. Ale on chodził pośród nich jako król. I nigdy mu nic nie zrobili. Zobaczcie. Dopóki nie powiedział, nadszedł czas. I sam nie rozłożył rąk. Gdyby Pan Jezus nie powiedział, oddaję moje życie na okup za wielu, to nic by mu nie zrobili. Mogliby się tak złościć i znosić kamienie, a Pan Jezus dalej by chodził pośród nich jako król i mówił, nie możecie. Ja jestem królem i nie możecie mi nic zrobić. Nie jest wam to dane. Możecie się złościć, ale to wszystko. Pan Jezus chodził jako król. A uczniowie po jego śmierci się ukryli i byli zalęknieni. I Jezus po zmartwychwstaniu stanął pośrodku nich i rzekł im, pokój wam. Czyli Jezus przychodzi i mówi, pokój wam. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam.
A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Oni się bali, bo nie mieli do tej pory Ducha Świętego. A Pan Jezus powiedział, tchnął na nich, powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Czasami charyzmatycy usługują, tak dmuchają i tam są ludzie, którzy się oburzają. No jak to on tu dmucha? Ale Pan Jezus tak zrobił. Tak to jest, jak ludzie po prostu chodzą w takim swoim cielesnym umyśle, starają się rzeczy duchowe analizować cielesnym umysłem. Apostoł Paweł pisze, że tego nie należy robić w pierwszym liście do Koryntian, że człowiek zmysłowy, psychikos, czyli człowiek operujący na poziomie duszy, dla którego wyrocznią jest to, co on myśli, to, co on czuje i to, co on chce, to jest psychikos, to jest człowiek cielesny. To, co on myśli, jest dla niego wyrocznie. On nie rozumie rzeczy z ducha, bo są dla niego głupstwem. A tak naprawdę to on sam jest głupi. Tylko to do niego nie dociera. Że on powinien się poddać duchowi. I jak wchodzi w ducha, to zaczyna rozumieć rzeczy ducha. A jak chodzi w duszy swoje i duszę swoją czyni wyrocznią, a nie ma relacji z Bogiem, to on sobie osądza pewne rzeczy. To mi nie pasuje, to mi się nie wydaje dobre, to mi się wydaje dobre, wydaje mi się, że powinno tak, czy... A weź chłopie kogoś uzdrów. W tej swojej cielesnej mądrości. Weź, proszę. Weźmijcie Ducha Świętego. Czyli Kościół wystraszony, Kościół, który przeżywa jakiś lęk, ponieważ gdzieś tam zobaczył coś, co go przeraziło i się schował, to nie jest problem dla Pana Jezusa. To, że Kościół jest wystraszony, to nie jest problem. Pan Jezus ten problem rozwiązuje, że woła. Woła, mówi: wyjdź z tej rozpadliny, chodź. Mówi do tej gołąbki: wiesz co, ty mi się podobasz. Wiecie, ludzie czasem siedzą w takich ciemnych miejscach i diabeł im mówi różne rzeczy, że oni są źli, że oni są niegodni, że oni są tchórzliwi, że się zaparli Pana. Diabeł wrzuca takie oskarżenia w tej ciemności. A Pan Jezus mówi: nie, wyjdź stąd. Nie słuchaj tego. Nie słuchaj tych głosów, to nie są moje głosy. Ja mam w Tobie upodobanie. Ja rozumiem, że się boisz, ale wyjdź z tego miejsca. I kiedy Kościół wychodzi, to Pan Jezus robi: weźcie ducha. Daje ducha. Pan Jezus mówi: nie bój się, maleńka szutko, upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Przyjmijcie królestwo, otwórzcie się na królestwo. I wtedy Kościół przyjmuje ducha, przyjmuje moc ducha, tak, bo wtedy uczniowie przyjęli ducha, ale też nie było wszystko, bo potem Pan Jezus powiedział: idźcie do Jerozolimy, nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Czyli wcześniej im dał ducha, tchnął na nich ducha, powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Więc oni przyjęli, można powiedzieć, odrodzenie duchowe, nowe narodzenie. Ale było jeszcze coś. Powiedział: teraz idźcie do Jerozolimy i tam się módlcie i czekajcie na obietnicę Ojca, na moc, na zanurzenie w duchu, na wypełnienie duchem. I wtedy będziecie mi świadkami. Niektórzy ludzie są jakby w połowie drogi, że przyjęli to tchnienie, przyjęli nowe narodzenie, ale nie przyjęli mocy. Tu akurat jakby nie mam takiego problemu, ale ogólnie taki problem w Kościele jest. Że ludzie myślą, że no przecież ja mam ducha, no przyjąłem nowe narodzenie. To po co mi jeszcze coś tam więcej z duchem? Jest dużo więcej z duchem. Dawajcie się napełnić duchowi. Apostoł Paweł pisze: nie upijajcie się winem, ale dawajcie się napełniać duchowi. To jest bardzo ciekawa myśl. Kiedy ludzie zobaczyli uczniów mówiących językami, kiedy Duch Święty na nich wstąpił, powiedzieli: młodym winem się upili. Apostoł Paweł mówi: nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Ja tu widzę pewien związek. W świecie jest wino. Jest wino, jest whisky, są jakieś tam różne alkohole. I ludzie, żeby się rozweselić, sięgają do tego typu środków. Żeby się rozluźnić, żeby, nie wiem, no to wiadomo, z różnych powodów sięgają. Królestwo Boże to nie jest nie upijajcie się winem, kropka. To jest nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha, dlatego że jest coś lepszego niż wino.
Świat ma wino, które powoduje, że oni są przez chwilę się cieszą, a potem boli ich głowa i potem widzą, jak ich życie jedzie gdzieś tam po równi pochyłe, gdzieś tam w dół. A wy macie ducha, który powoduje, że jesteście radośni, że doświadczenie z ducha powoduje może podobne efekty czasami niż wino. Ale po tych efektach, po tym przeżyciu człowiek wstaje i jego życie się rozwija. Jego życie jest zbudowane, jest coraz lepsze. Widzimy po owocu. Doświadczenie ducha może być bardzo dziwne dla kogoś, kto jest zewnętrznym obserwatorem i sam nie uczestniczy. Są różne poziomy. Może jest tak, że są pewne poziomy, które powodują, że ludzie z zewnątrz będą z nas szydzić i mówią, że oni się upili młodym winem. Oni są pijani. Są różne poziomy doświadczenia ducha. Duch jest tym, który nas wyprowadza z miejsca lęku, z miejsca bojaźni i wprowadza nas w miejsce odwagi. Piotr, który się zaparł Jezusa, wstaje i pełen ducha mówi kazanie i 3000 ludzi się nawraca. A później, kiedy staje przed całą radą tych faryzeuszy, tych wszystkich ważnych, on tam się wystraszył jakiejś kobiety, jakiejś dziewczyny, która mówiła, ty jesteś jednym z nich. Nie. A teraz staje przed tymi 70 najważniejszymi faryzeuszami w całym państwie, którzy mu mówią, nie wolno ci nauczać w imieniu Jezusa. A on mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie będę was słuchał. Bo jest pełen ducha. Bo Duch Święty powoduje, że on ma inną postawę. On się już nie boi swoje życie. On jest niesiony przez życie, przez ducha. Czyli duch daje odwagę Kościołowi. Duch daje odwagę, aby wyjść z tego miejsca, z tej nory. Duch i miłość Boża. I to, że Bóg mówi, kocham cię. Moja gołąbko, moja oblubienico, kocham cię, pokaż mi się. Chcę cię słyszeć, chcę cię widzieć. Mam w tobie upodobanie. Nie patrzę na twoje grzechy. Jesteś obmyta z grzechów. Sprawiedliwość. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy usprawiedliwieni. To jest tak jak w tej historii w księdze Zachariasza. Kapłan z brudną szatą stoi, szatan oskarża tego kapłana, przychodzi anioł, przebiera kapłana, daje mu nową szatę. Do szatana mówi, niech cię zgromi Pan, szatanie, nie odzywaj się. Nie masz nic do gadania na temat tego człowieka. Bo Bóg go ubrał w nową szatę. Jesteśmy sprawiedliwi. Jeżeli możesz, jeżeli w to wierzysz, to powiedz, jestem sprawiedliwy. Jestem sprawiedliwy. Tylko, że to jest prawda. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary w Jezusa Chrystusa. To nie jest nasza sprawiedliwość, bo wiadomo, jacy byliśmy, czy nawet jacy jesteśmy, jak postępujemy czasem. Ale chodzi o to, że jesteśmy sprawiedliwymi. Wiara w to, że jesteśmy sprawiedliwi, to jest jedyny klucz w ogóle do zmiany dla nas. Podstawowy klucz do zmiany, bo sprawiedliwy człowiek postępuje sprawiedliwie, a grzesznik grzeszy. Biblia nigdzie, Nowy Testament nigdzie nie nazywa świętych grzesznikami. Jest taki fragment w liście Jakuba, gdzie Jakub pisze, obmycie ręce grzesznicy, ale Jakub adresuje swój list do 12 pokoleń Izraela. Jakub to był taki specyficzny człowiek, który miał bardzo duży autorytet zarówno w kościele, jak i w ogóle wśród Żydów, w społeczeństwie żydowskim. I on jak się zwracał, to jakby nie widać tam do końca, co on mówi do Żydów, a co on mówi w ogóle do kościoła. Dlatego, że jego szanowali Żydzi jako pobożnego męża i jego szanował Kościół jako apostoła. I on mówi, obmyjcie się grzesznicy, bo on mówi też do grzeszników, ale on nie mówi tego do Kościoła. Bo on mówi, pozdrawiam 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu, w tym te 12 pokoleń, to jest dla mnie pewna całość, niektórzy wierzą w Mesjasza, niektórzy jeszcze do tego nie doszli, ale jesteście wszyscy Izraelem i on się zwraca tu do różnych. Paweł nigdy nie pisał czegoś takiego do kościołów, do kościoła w Efezie, do grzeszników skalanych w Efezie, pozdrawiam was, do grzeszników w Koryncie.
Do świętych. Jesteśmy święci. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy no świętymi, ale zarazem grzesznikami. Jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy święci. To jest nasza nowa natura. Grzeszymy. Jesteśmy świętymi, którzy grzeszą, ale nie jesteśmy świętymi, którzy są grzesznikami. Jesteśmy świętymi, którzy upadają. Jesteśmy sprawiedliwymi, którym zdarzają się niesprawiedliwe czyny. Mamy nową naturę. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Stare przeminęło. To, że byłeś grzesznikiem, ja byłem, to jest fakt należący do przeszłości. Teraz wszystko stało się nowe. Jestem świętym, jestem dzieckiem Bożym. To jest moja nowa natura. Więc jeżeli grzeszę, to Bóg przychodzi i mówi: nie wypada ci żyć w taki sposób. Nie wypada ci się tak zachowywać. Zachowujesz się niezgodnie ze swoją nową naturą. Dlaczego się tak zachowujesz? Jeszcze pozwólcie, że 5 minut będę mówił. To, że Kościół się boi, to nie jest problem. Ale odstępstwo jest problemem. Jest coś takiego jak odstępstwo i jest coś takiego jak Kościół odstępczy. Czasem Kościół w przeszłości reagował na różne doświadczenia odstępstwem. Odstępstwo nie polega na tym, że ludzie zmieniają doktrynę. Czy te zmiany doktryny też tam są elementem odstępstwa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest pewna zmiana, która następuje na poziomie serca. Kościoła i serca wierzących. Tak jak Księga Pieśni nad Pieśniami jest w pierwszej kolejności, na pierwszym poziomie, to jest obraz jakiejś tam miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą. Ale jest też poziom głębszy, poziom taki alegoryczny, gdzie to jest obraz miłości między Chrystusem a Kościołem. W Księdze Przypowieści Salomona jest obraz nierządnicy, który na pierwszym poziomie podstawowym, no to jest rzeczywiście jakiś obraz tam o mężczyźnie, kobiecie, małżeństwie, cudzołóstwie i tego typu rzeczach. Takich widzialnych rzeczach, które obserwujemy. Ale na poziomie takim alegorycznym wierzę bardzo mocno, że to jest obraz odstępczego Kościoła. I to, co Salomon w przypowieściach pisze o odstępczym kościele, o niewiernej żonie, to mówi dużo o odstępczym kościele, który w Księdze Apokalipsy jest nazwany wielką nierządnicą. I teraz my, protestanci, mamy też tendencję, żeby, jak słyszymy wielka nierządnica, to myśleć wiadomo tam o kim. Ale chcę powiedzieć tak, że potraktujmy te myśli w ogóle o odstępstwie jako ostrzeżenie w stosunku do nas. I to nie ostrzeżenie przed tym, że pójdziemy do papieża, tak, pod skrzydła papieża, ale ostrzeżenie przed tym, że zapomnimy o przymierzu z Bogiem. I zaczniemy żyć w kompromisie z Królestwem Ciemności. Bo to jest odstępstwo. Odstępstwo polega na tym, że człowiek porzuca przymierze z Bogiem i wchodzi w kompromis z Królestwem Ciemności. W Księdze Przypowieści w 2 rozdziale jest mowa o mądrości. Autor mówi tak o mądrości, że mądrość ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. Czyli mamy obraz Kościoła, który gdzieś tam miał relację z Bogiem, ale porzucił towarzysza swojej młodości i zapomniał o przymierzu z Bogiem. Bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Kościół odstępczy zmierza do piekła. Odstępstwo od przymierza z Bogiem powoduje, że ludzie, czasami cała gromada ludzi, cała wspólnota obiera drogę do piekła. To mogą być pojedynczy ludzie, którzy idą na kompromis z Królestwem Ciemności. Dalej w Księdze Przypowieści jest taki obraz, że ta nierządnica, ta niewierna żona uwodzi pewnego młodzieńca. Nie będę tego całego obrazu czytał, ale tam padają ciekawe słowa. Ona mówi: chodź, upoimy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta,
gdyż męża nie ma w domu. Udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi. Wróci dopiero w dzień pełni. Męża nie ma w domu, czyli ona wie, że ma męża. Wie, że jest Chrystus. To jest mąż Kościoła i że Kościół ma być wierny Chrystusowi. Bezkompromisowo, bez względu na cenę. A on mówi, nie ma w domu, poszedł. Wstąpił do nieba 2000 lat temu. Nie ma go w domu. Ale powiedział, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale nie ma go w domu. Wróci w dzień pełni. Wiemy tak, bo powiedział, że wróci. Wróci w dzień pełni. Powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wróci. Ale nie ma go. Jak go nie ma, a dopiero wróci, to jakoś trzeba sobie radzić. Dlatego, że wziął z sobą kiesę z pieniędzmi. Korzeniem odstępstwa jest przekonanie, że Jezus wziął z sobą kiesę z pieniędzmi i mnie zostawił. Że On się o mnie nie troszczy. Korzeniem odstępstwa jest niewiara w to, że Bóg ma dla ciebie uzdrowienie, że ma dla ciebie zaopatrzenie, że ma dla ciebie rozwiązania. Gdy człowiek dopuszcza taką gorycz w swoim sercu i zaczyna mówić, Pan Bóg zabrał tą kiesę z pieniędzmi, Pan Jezus zabrał tą kiesę i już nie działa, to zaczyna czynić przestrzeń dla odstępstwa. Nie idźmy tą drogą, idźmy drogą wiary w to, że Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Powiedział, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nasze chodzenie tutaj, w tym doczesnym życiu, jest chodzeniem w wierze. Musimy chodzić w wierze, że pomiędzy Jego odejściem do nieba, do Ojca, a Jego powtórnym przyjściem, On cały czas z nami jest. Oczywiście On kiedyś wstąpił do nieba, kiedyś z Niego przyjdzie, ale jest z nami, dał nam Ducha. Musimy chodzić w Duchu, musimy pielęgnować relacje z Duchem. I relacje wiary. I wierzyć. I po prostu przez wiarę przyjmować Boże zaopatrzenie. Nie dzieje się coś, ale ja wierzę. Wierzę. Będę ufał Bogu. W momencie, kiedy ta trująca myśl zabrał z sobą kiesę pieniędzmi. Zaczyna nas nurtować. Zaczynamy nad nią medytować i ona zapuszcza korzenie. Otwieramy się na odstępstwo i kierujemy się na drogę odstępstwa. Nie idźmy tą drogą. Amen.